Szanowni Państwo, witam serdecznie, Piotr Olkowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem teraz opowiedzieć o czymś, co nazywa się Collision. Jest to kolejny z sensorów, które poznajemy w serii poświęconej Blender Game Engine. Zobaczmy, co taki sensor może zrobić. Otóż przełączam się teraz do ustawień z Game Logic. Mam już Game Logic, dodajmy sobie teraz jakiś plane, który będzie dosyć dużym planem. Dam oczywiście Ctrl A, Apply Rotation and Scale i nad tym planem postawię sobie klocek, który będzie zwykłym cubem. Taki mały, niewinny cube. I teraz temu klocku, lub też temu klockowi, dodamy sobie sensor, który wygląda tak. To jest sensor o nazwie Collision. Teraz w tym sensorze widać, że jest dosyć prosta konfiguracja, ale mamy dodatkowe elementy, które warto znać. Przede wszystkim widać, że trzeba podać jakieś property. Jeżeli nie podamy żadnego property, to znaczy, że kolizja w tym momencie może nastąpić z dowolnymi obiektami. Ze wszystkim, co rzeczywiście jest jakimś tam obiektem na scenie, z którym można się zdarzyć. Możemy jednak zmienić to na przykład na kolizję z materiałem. Pokazywałem to już w przypadku poprzedniego sensora. Tam zdaje się, że Ray miał tego typu opcję, albo Near. Zdaje się, że Near. Zresztą możemy to szybko sprawdzić. Nie, w Near tego nie było. Zobaczymy w takim razie Ray. W Ray było coś takiego jak Property i Material. Proszę sobie zobaczyć w tutorialu, będziecie wtedy wiedzieli dokładnie, o co chodzi. Natomiast w przypadku Collision wystarczy tylko, że wciśniemy ten guzik i wtedy wybieramy materiał, z którym będziemy kolidować, a nie property. I mamy także możliwość ustawienia kolizji takiej jak puls. Ten puls wymusza powtarzanie sygnału pozytywnego w przypadku, kiedy ta kolizja cały czas trwa. Na razie to wyłączę. No i zróbmy sobie jakąś ciekawą reakcję tego klocka na kolizję z planem. Wystarczy tylko, że klocek ustawię sobie w tryb Rigid Body za pomocą panelu z fizyką i tego panelu typu Physics Type. Zamiast static wybieram sobie Rigid Body. Ustawiam także, żeby była strefa kolizji dokładnie taka dla tego klocka jak box, a więc on będzie rzeczywiście sześcianem. Już widzę, że ta strefa kolizji jest tutaj pokazana takimi cieniutkimi, przerywanymi kropeczkami. Natomiast w przypadku tej podłogi plane'a, która jest typem fizyki typu static, ustawię sobie, że to będzie collision bounce, również typu box, najprostszy możliwy. Teraz, jeżeli taka kostka upadnie, to ona się może odbić kilka razy, mogę nawet trochę przekręcić. No i znieruchomia je. Oczywiście wiadomo, że tak działa standardowo silnik gry. Fizyka tutaj będzie liczyła się jak gdyby nigdy nic. I teraz, wykorzystując ten sensor o nazwie Collision, zrobimy coś takiego, że tą kostkę po uderzeniu w podłogę podniesiemy trochę na wysokość na przykład dwóch jednostek blendera. Weźmy sobie w takim razie Motion i ustawmy Location w Motion na wartość 2. I zróbmy to bezwzględnie, a więc bez względu na to, jak kostka się obróci. Jeżeli teraz połączę takie dwa elementy, uruchomię grę. Kostka spada i natychmiast zostaje podniesiona w takiej orientacji, jaki miała, na wysokość dwóch jednostek blendera. Po prostu. Mogę ją podnieść oczywiście wyżej, na przykład na 5 czy na 6. Będzie po prostu dłużej upadać. Proszę bardzo. Widać też, że nie zachowuje ona swojej prędkości, ponieważ po ustawieniu jej w nowej lokalizacji jej prędkość wynosi 0, a później rozpoczyna się normalne, spokojne spadanie. Ale tak czy inaczej mamy dość ciekawy efekt. I wszystko to za sprawą sensora o nazwie Collision, który koliduje w tym przypadku z tym plane'em na dole, no i który dzięki temu wyzwala akcję związaną z przesunięciem tej kostki. Teraz, jeżeli będę miał tutaj puls, to w tym momencie zgodnie z tym dymkiem będziemy mieli coś takiego, że zmiana ustawienia tych kolidujących elementów będzie generowała puls po prostu. Jeżeli to zmienimy, to teraz będziemy mieli po prostu cały czas wzbudzanie tego podczas kolizji. No i tutaj trudno powiedzieć, czy w ten przykład akurat to wyraźnie pokaże, ale przypuszczam, że nic ciekawego nie zobaczymy, ponieważ ta kostka będzie cały czas w kolizji z tym plane'em i tyle. Możemy ewentualnie jeszcze zrobić coś takiego, że ten plane, który tutaj jest, postawimy też na tej wysokości i na tej, i na tej. I zobaczymy, co teraz będzie. Prawdopodobnie ta kostka teraz wyleci znacznie wyżej do góry. Jak widzimy, jest już powyżej. Więc nie jest to może jakiś specjalny test, więc pozwólmy jej opaść. I teraz jest z kolei za nisko, więc taka zabawa chyba jest bez sensu. Aby pokazać, czy ten puls tutaj działa, musimy mieć jakieś dwa obiekty, które są nieustannie w kolizji ze sobą. I może nawet wystarczyłoby, żeby ta kostka spadła po prostu spokojnie na tego naszego plane'a i na nim leżąc doznała działania jakiejś siły, która będzie ją popychać na przykład w bok. A więc wywalmy sobie tutaj to 0. I ustawmy na przykład to 0,1 lokalnie na X. Zobaczymy, co będzie teraz. Teraz po prostu zmieniłem tylko tyle. Sprawdzę także, czy puls jest wyłączony, aby mieć najpierw możliwość obserwacji zachowania takiego domyślnego. W przypadku, kiedy ustawienia są bardzo takie domyślne, uruchamiam całość i jak widzimy, kostka spokojnie sobie jedzie. Nic nadzwyczajnego się nie dzieje. W przypadku pulsu będzie pewnie tak samo. No,
więc w tym momencie jakoś tego nie pokażę. Jeżeli znajdę jakieś zastosowanie dla tego przełącznika, wtedy oczywiście zrobię krótki tutorial i pokażę, na czym polega różnica, chyba że ktoś w, powiedzmy, komentarzach zaproponuje troszeczkę inny rodzaj rozwiązania. No więc na razie dziękuję, kolizja jest wyjaśniona. Do zobaczenia.